Dziś opowiem wam, jak wiercić długie tulejki. Ta tulejka ma długość 210 mm. Ta ma 118, czyli mniej więcej połowa, może troszeczkę więcej. To na przykład to wiercę zwykłym wiertłem z jednej strony i z drugiej strony. Wcześniej robię tutaj nakiełki na wiertakiem z jednej strony i z drugiej i lekkie fazy, żeby nie było ostre. I tutaj to tym krótkim wiertłem wiercę najpierw z jednej strony, oczywiście intensywnie chłodząc, i później obracam i z drugiej strony przewiercam sobie do momentu połączenia i praktycznie pozostaje bez gratu. Co daje takie wiercenie, że z dwóch stron wiercę. Po prostu nie muszę tutaj gradować ani jednej strony, ani drugiej. Przy długiej tulejce mamy troszeczkę większy kłopot, bo trudniej jest to przewiercić. Jest to gatunek stali nierdzewnej. Ci, co spotkali się z toczeniem, to na pewno wiedzą, że dla niektórych to jest kłopot. To jest gatunek 304. Jak ja tutaj robię? Podobnie, łapię tutaj sobie w uchwycie i też robię nakiełek, lekką faskę. Znów z drugiej strony faskę i nakiełek. I później wiercę najpierw krótkim wiertłem na około zwykłym wiertłem na głębokość około 50-60 mm z jednej strony i z drugiej strony. Co później robię z taką tulejką? Później tą tulejkę odkładam i żeby ona ostygła. I tak robię, ostatnio miałem partię 8 tulejek i takich układam po kolei. I później jak już ostygnie taka tulejka, znów ją biorę w uchwyt, mocuję i wtedy już wiercę wiertłem przedłużanym. I wtedy wiercę z jednej strony tak mniej więcej do połowy, odwracam i jest gotowe. A propos takiego odkładania po przewierceniu wiertłem wstępnym. Powiem wam, kiedyś nie miałem jeszcze w tokarce wody i trafiła mi się do praca w stali nierdzewnej. I co tu zrobić? Przetoczyłem raz nożem z widią, drugi raz, trzeci. No i przestało mi się toczyć. A że miałem sztuki z dużymi nadatkami, to tak zmieniałem tylko sztuki, a płytka była ta sama i mogłem toczyć bez wody. Dziękuję.